I cześć, z tej strony Kebus, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o skrzyni pryzmatu 2, bo generalnie ciekawe się dzieje, muszę przyznać, ciekawe się dzieje, skrzynie się generalnie wyrównały, e, także zaraz sobie coś o tym więcej powiemy. A ja was zapraszam na stronę Manki, gdzie wymienicie swoje skiny. Wpisujecie kod KEBUS i dostajecie fajne bonusy, takie jak np. 5 dolarków przy trajdzie powyżej 100 dolarów. Oraz klikając tutaj plusik 35% plus do depozytu, także mega polecanko. Korzystajcie, wymieniajcie. Jest dużo kraftów, także mega polecam. Klikacie wymianę, akceptujecie na Steamie. No i cieszycie się nowym skinkiem. Zapraszam Was również na serwis Duobot. Gdzie po prostu kupicie sobie karty do levelowania swojego steam'a Także jeżeli macie niski poziom steam, a chcielibyście sobie wylewelować, No to polecam, jest to naprawdę zaufany serwis Piszecie sobie do bota, on wyświetla wam całą listę komend No i macie link w opisie, mam nadzieję, że sobie poradzicie Także witam wszystkich, zapraszam serdecznie Jeżeli macie jakiś temat, który chcielibyście, żebym poruszył To napiszcie komentarz, chętnie z tych jakichś ciekawszych Wybiorę sobie i poruszę dany temat Generalnie podsumowując dwie, Obydwie skrzynie wypadły z puli dropów tych prime dropów także są dodane po prostu do rare dropów, więc dropią rzadziej. Jest około tam 1% szansy na dropnięcie takiej skrzyni po meczu. Generalnie podsumowując wszystko, skrzynie wyrównały się cenowo, co Patrząc na to, jakby z szerszej perspektywy, nie jest dziwne. E, aczkolwiek, no, jest to trochę dziwne, że skrzynia tu 2 aż tak wyleciała. Ona rzeczywiście była na bardzo mocnej fali. E, co pokazuje, że ta skrzynia może być dobra do manipulacji. E, aczkolwiek, poczekałbym jeszcze, aż ona się rzeczywiście ustatkuje. Bo tutaj widzicie, mamy jeszcze dosyć spore wahania w przeciągu ostatnich. Trzech dni od 076 do nawet 0,67. Także 10-groszowe wahania na takiej skrzyni jest całkiem sporym wahaniem. E, zobaczymy, jak to wszystko się ułoży, czekamy, aż ta skrzynia się ustatkuje. E, generalnie obydwie skrzynie są dosyć ciekawymi pod względem inwestycji e, Czy to długoterminowej, czy nawet short-termowej, jak, jak w przypadku skrzyni pryzmatu 2, bo ona lubi sobie e, takie skoki urządzać. E, generalnie w perspektywie długoterminowej, no to jest to tania skrzynia, która raczej nie ma prawa spaść, a jeżeli spadnie, to powiedzmy do 0,6 to jest myślę, że maksimum maksimów. E, więc jeżeli o to chodzi, to jest to w miarę bezpieczna inwestycja, jak w sumie większość skrzyni. E, aczkolwiek uważam, że jest to po prostu ciekawy temat, że obydwie skrzynie wyrównały się cenowo. E, no i warto sobie coś takiego zobaczyć, a może w jakąś skrzynię pryzmatu właśnie sobie przyinwestować. E, i ją po prostu przetrzymać. Także to by było na tyle widzowie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i cześć!